Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji. Są ze mną pan prezes i europoseł Janusz Korwin-Mikke i wiceprezes Przemysław Wippler. Szanowni Państwo, dzisiaj premierowo pokażemy Państwu nasz spot Budzimy Europę, który nie został dopuszczony do emisji przez jedną stację telewizyjną. I na początku poproszę o obejrzenie spotu. 8 października. Budzimy Europę. Przyjdź na Marsz Wolności i Suwerenności. Nie chcę nikogo martwić, ale jest już za 5:12. Budzimy Europę. To ostatnia chwila, by powstrzymać islamską inwazję, by ocalić Europę przed katastrofą, do której prowadzą unijni socjaliści. Słuchajcie, idziemy razem na marsz. 8 października, godzina 11:00, Warszawa, ulica Nowy Świat. Więcej na budzimyeurope.pl. Bardzo dziękuję i oddaję głos panu prezesowi. No więc sytuacja jest dziwna, bo jeżeli się daje materiały własne i się odpowiada za nie, no to telewizja nie powinna ich blokować. Blokować rzeczywiście, uwaga, że zalewa nas fala islamu, nie jest niczym obraźliwym dla nikogo. Wiele rzeczy już spotykałam, a tego to się mi się nie zdarzyło spotkać. No, dziwne czasy nadchodzą. Wiceprezes Przemysław Wippler. Ten tydzień to bardzo ważny tydzień dla naszej partii, dla naszego środowiska. To tydzień, w którym w sobotę 8 października odbędzie się Kongres Założycielski Partii Korwin. Odbędzie się również Marsz Wolności i Suwerenności. Marsz Wolności i Suwerenności to marsz, na którym dopominamy się wartości tradycyjnie ważnych dla Europy, dla Polski, dla naszego środowiska. W tym roku ten marsz idzie pod hasłem Budzimy Europę, obudź się Europo. I w tej sytuacji, gdy protestujemy przeciw politycznej poprawności, cenzurze, blokowaniu mówienia prawdy na temat tego, co dzieje się w Europie, absurdalnym zdarzeniem jest zablokowanie emisji tego spotu, konkretnie przez telewizję Polsat. Spot będzie emitowany w wersji radiowej w wielu radiostacjach w Polsce, będzie emitowany również w iluś innych telewizjach. W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, czy do Polsatu wyślemy spot zmodyfikowany, czy spot ocenzurowany, bo cały czas staramy się wyjaśnić, czy sam zwrot islamska inwazja, czy inwazja islamu, to jest coś, co sprawia, że nie wolno w Polsce o czymś takim mówić, nie można używać tego zwrotu. Mieliśmy w zeszłym roku w kampanii wyborczej bardzo ostre, mocne spoty, spot inwazja, inne spoty i nie było cenzury. Teraz spotkaliśmy się z cenzurą, dlatego tym bardziej apelujemy o to, by nasi sympatycy, zwolennicy przyszli na Marsz Wolności i Suwerenności razem z nami protestować przeciw takim zdarzeniom i domagać się, by można było w Europie mówić prawdę o tym, co się dzieje, a przede wszystkim zmieniać rzeczywistość. Także zapraszamy w sobotę na godzinę 11:00 w Warszawie na Nowy Świat. Bardzo dziękuję. Oczywiście serdecznie zapraszamy. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Jeśli nie, to bardzo dziękujemy.